Cześć widzowie. Z okazji urodzin War Thundera były zniżki na samoloty bramkowe, paczuszki, więc zakupiłem sobie za pół ceny Pyromerskiego. I to jest mój drugi lot na tym samolocie. Co mogę o nim powiedzieć? Właściwości lotne ma znakomite. Bardzo dobrze się wznosi, kręci się też dobrze. Obrót beczką, no powiedziałbym, że dobry, chociaż niewybitny. Jedyną wadą, jaką na chwilę obecną zaobserwowałem, to straszna paliwożerność. Leciałem w tym meczu z bakiem na 20 minut i okazało się to być nieco mało. Na początku meczu, jak to ja zwykle, wznoszę się trochę bokiem i rozeznaję się w sytuacji, kto może stanowić zagrożenie na wysokim pułapie. Ale wygląda na to, że nikt. No to skoro nikt się nie próbuje wspinać wyżej niż ja jestem, to zawracam na środek pola bitwy, no i patrzę, kogo by tam można dziubnąć. Przydałoby się J-21. W miarę jak 9 też tam jakiś potencjalny cel stanowił, ale widzę, że poszedł w pogoni za kimś do dołu, no to zostaje P-400 i ten właśnie J-21, ale który z nich, to jeszcze w tym momencie nie wiem. No zobaczymy, który się pod lufę nawinie. Wybieram na początku Kobrę, ponieważ Kobra jest samolotem zwinniejszym od J-21, więc jakby przyszło do kręcenia się z J-21, to ja go bez problemu powinienem wymanewrować, natomiast na Kobrę zeszłoby mi dłużej. No ale udało się i jednego, i drugiego spizgać, no i wysoki pułap cały mój. A co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Oczywiście polecieć do punktu odrodzania się przeciwników, no i tam ich przypilnować, żeby żaden do góry nie szedł. Tak, wszystko nisko sobie lata. No to jeszcze mam do pomocy XP-55. No, w sprawnych rękach ten samolot to tam radę da. A tutaj jakiś błąd w powtórce. Jest, że świeżo pojawiające się samoloty przeciwników jakoś tak dziwnie do tyłu jadą. Dopiero po chwili ich pozycja jest jakoś normalizowana i pokazywane są prawidłowo. No dobrze, będzie chciał na czołówkę. No bodziec, no tak, niby chciał, niby unikał. No i mu do końca nie wyszło ani jedno, ani drugie. No dobrze, a co zrobi Lightning? Leciutko nurkuje, żeby nabierać energii i po to, żeby mieć prędkość, żeby na niego sobie wsiąść w razie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No i właśnie widzę, zachodzi. A po udanym ataku odbijam leciutko w lewo po to, żeby prostopadle do kierunku pojawiania się przeciwników sobie uciekać do góry i odzyskiwać pułap. No i muszę go odzyskać dość sporo, bo w pogoni za Lightningiem zszedłem nisko. Tymczasem wystartowały 0 i co? I P-400. Ja zauważyłem, że oni lecą, więc zawróciłem w ich stronę po to, żeby nabierać prędkości w locie poziomym i aby szybciej znaleźć się nad zerem. To spowoduje, że on będzie musiał zadrzeć nos samolotu mocno do góry i przez to straci energię. Dobrze, pierwsza pułapka energetyczna. Teraz kolejna i widzę, że ładnie się po łuku wystawia i daje okazję do strzału na czołówkę. A spizganie
Cobra P400 w takich okolicznościach jest już czystą formalnością. No dobrze, czy K45 coś będzie chciał? Czy nie? No tak, chyba nie do końca. Ale znowu, tak jak przy Lightningu, wtedy leciutko sobie nurkuję, żeby się rozpędzać. No i patrzę, czy będzie okazja do spadnięcia na K45, ale widzę, że nie. On sobie tam leci w ten kociołek i ani myśli próbować się wznosić. No to zawracam i będę pilnował dalej. Tak, wszyscy ładnie się nisko bawią. U4 słusznie sobie korzysta z okazji, że nikt go nie będzie molestował i bazę sobie bombi. No i dobrze, punkty dzięki temu spadają. No dobra, czy będzie czołówka z B25? O dziwo nie było. No ale cóż. Ale za to z jakim jeden chyba już będzie, bo to jego wektor lotu wskazuje na to, że on coś tu kombinuje. Kombinuje? Pewnie, że kombinuje. Ale idealnie po prostu wyczuł moment ten XP55 i na zanęconego przeciwnika spadł i później jeszcze na szybkości, co on tam pyknął? P36. A dzięki nurkowaniu ma energię, żeby sobie uciec i mądrze robi, że ucieka w stronę tyłu punktu odrodzenia się przeciwników, dzięki czemu ci, co się świeżo pojawiają, muszą zrobić zwrot o 180 stopni. Tak jak czyni to ten jak. To chyba ten, co był przed chwilą. I tak jak przed chwilą został spizgany, kiedy zanęcił się na kogoś innego. Tyle tylko, że role mojej XP55 się w tym momencie wymieniły. On zanęcił, a ja spizgałem. No, jak będę miał takiego tutaj kolegę do pomocy, to będzie dużo łatwiej utrzymać kontrolę nad tym spawnem. No, ale zobaczymy, co się będzie dalej działo. No, niestety XP55 się trochę za bardzo na dół zapuścił. No, ale jak nie zmitręży tam za długo, to jeszcze ma szansę. A tymczasem rusza sobie do boju Junkers. I to był chyba Junkers D5 z dodatkowymi działkami. A nie, źle pamiętam. Owszem, D5, ale bez działek. No ale tak czy owak, na czołówki z nim chodził nie będę. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ Junkers ma tak słaby silnik, że w manewrze dowolnym, pionowym zrobię go praktycznie w jednym podejściu. A tu co to? Spitfire próbuje? No to proszę cię bardzo, Climbing Spiral, żeby Spitfire nie tracił zainteresowania, a jak go wypaliłem z energii, to zostaje spizgany. Co następne? U2? No, Derniera dobrze byłoby spizgać, ale U2 mnie tu niestety szachuje. Nie pozwala spokojnie się zająć bombowcem. No to znów leciutka Climbing Spiral po to, żeby wyciągać go w górę
a jak straci energię, zostaje zmizgany. A tu słyszę kolejnego. I usłyszałem go na tyle wcześnie, że zdołałem się spod lufy wywinąć. No to chyba ten, co przed chwilą Junkersem leciał D5. To go na chwilę na Climbing Spiral wziąłem, żeby tracił energię. Splites, Hinerikomi. Hinerikomi w odwrotną stronę. No i przeciwnik zostaje spizgany. Ja odbijam pod kątem 90 stopni do kierunku pokazywania się przeciwników, żeby mieć spokój i czas na wzniesienie się. No i dobrze robię, bo już tam chciał znienacka Spitfire nie wziąć. Ale trochę za bardzo szarżował do góry i to mi pozwoliło szybko go na czołówkę zdjąć. Spitfire to była wersja tam 2A albo 1A i w dodatku trochę energii wytracił, nawet nieco więcej niż trochę, dlatego manewr nie był aż tak ryzykowny. No cóż, dostał w pierdol w Junkersie, dostał w pierdol w BF-ie F4, ale widzę, jeszcze mu mało. No to cóż, kim ja jestem, żeby mu słusznego w pierdolu odmówić, skoro chcę. A potem jest płacz, że spawn kamperzy siedzą i wszystkich zabijają. No to niestety nie tak działa. Widzicie, ci co się nie chcą tutaj bawić we wspinanie się do mnie, tylko od razu lecą na dół w kociołek, no to są generalnie bezpieczni. Jedyny wynik, jaki ja mam przy takiej taktyce gry na mecz, to pizganie bombowców, a przynajmniej spędzanie ich na niski pułap, tak żeby reszta moich chłopaków się nimi zajęła. No i jak widzicie po pasku, to chyba przynosi rezultaty, no bo pasek wygląda całkiem ładnie. Żaden tam bombowiec się póki co nie przekradł. A nie, przekradł się A35. Ale tego chyba moje chłopaki, jak tak blisko lata, tam w końcu dorwą. No, kolejny Junkers. Tyle tylko, że tym razem jest to Junkers ten szturmowy. A który konkretnie? G1. Dobra, zawracam w jego stronę, żeby go zachęcać do ataku i jednocześnie nabieram prędkości potrzebne do ominięcia czołówki. Nie przejścia. Co to ja robiłem? Hinerikom, które tam przeszło do nożyc płaskich. Dobra, to jestem trochę nisko, więc uciekam w stronę środka mapy, aby tam się wznieść. A, i była jeszcze taka kwestia, że mi zaczęło się kończyć tutaj paliwo. Mnie sam zostało w tym momencie jakoś minuta z niedużym hakiem. Jakoś tak. No więc trzeba się powoli na lotnisko wracać, a sprawa nie wygląda za różowo. Albowiem przez ten czas, kiedy ja się zajmowałem ochroną wysokiego pułapu, moja drużyna wyginęła jak psy. No i jestem jedynym myśliwcem versus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja bym się chętnie z nimi pobawił, tyle tylko, że już nie mam paliwa. Ale to, co mogę spróbować zrobić, to na tyle długo ocalić życie tego Heinkla, żeby on zdążył jakiś czołg pizgnąć i dzięki temu, żebyśmy wygrali mecz.
Dobra, dwóch w jednym przylocie zdjąłem. A przed resztą muszę zwiewać. O proszę, a tu A5 mnie widzę, dochodzi. To nie, nie można się wspinać w takich okolicznościach. Trzeba nabierać prędkości w locie po prostej, albo nawet w płciutkim nurku. A paliwa już w tym momencie na pewno poniżej minuty. No więc jest bieda. A szkoda, bo z tymi dwoma, a nawet trzema, to bym się chętnie pokręcił. Drużyna, widzę, też chyba dała dupy, bo pasek słabo wygląda. Ta, tym razem poginęli już absolutnie wszyscy. No i cóż, takaż to moja dola. No ale cóż, swoje było, nie było, zrobiłem. Przyspieszę do końca, bo dalej nic już się nie działo. Tu miałem chyba w tym momencie 30 czy nawet 20 sekund paliwa tylko. No i koniec meczu. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć.